Witam Państwa bardzo serdecznie. W odcinku 5 pan Marek Tomasz Chodorowski, autor książki Bestia, cywilizacja nad przepaścią, opisał przejmowanie z początkiem XVII wieku największych operacji finansowych przez europejskich Żydów. Wskazał przy tym na zastanawiający przykład braku wśród nich elementarnej lojalności, co mogłoby wskazywać na różne poziomy wtajemniczenia w obrębie żydowskiej społeczności. Przed nami 6 odcinek 3 części rozmów z panem Markiem Chodorowskim pod tytułem Finansowa obsługa wojny. Panie Marku, jaką rolę odegrał Jakob Baseba Basewi w historii XVII stulecia? Nazywano Basewiego Judenfürst, no niestety nie Polenfürst, czyli żydowski książę. Od cesarza otrzymał arystokratyczny tytuł. Bodajże jako jeden z pierwszych, po Majselu może drugi, może, ale jeden z pierwszych dworskich Żydów. Kiedy w 1634 roku zmarł, jego protektor, bardzo charakterystyczna postać, generał Wallenstein, został w zasadzie natychmiast zamordowany. I to wówczas wszystkie przywileje Basewiego uległy unieważnieniu. Basewi wsparł, jak z tego wynika, Habsburgów, za co na koniec spotkała go konfiskata majątku. Z czego to wynikało? Był zbyt bogaty, zbyt wpływowy, mógł budzić zawiść, zwłaszcza na dworze Habsburgów, ale przede wszystkim mógł zbudować przyczółki przyszłej żydowskiej potęgi politycznej. Znaczy, pamiętajmy, że Żydzi należeli, jak pan wcześniej stwierdził, do głównych beneficjentów wojny 30-letniej. To prawda. Los Żydów podczas tej wojny znacząco się poprawił. Znacząco, to mało powiedziane, poprawił się na skalę szokującą i to poprawił się niemal od ręki. To znaczy, jak bardzo? Już w roku 1614, czyli na 4 lata przed rozpoczęciem wojny, w momencie, w którym frankfurcki motłoch wziął szturmem dzielnicę żydowską, wypędził jej mieszkańców, plądrował domy, cesarz Maciej Habsburg ogłosił napastników przestępcami. Ich czyn uznał za bezprawny, a przywódców powiesił. W Europie była to nowość. Czy opisane zdarzenie faktycznie odbiegało od ówczesnej europejskiej normy, panie Marku? O tyle tak, że cesarz na ukaraniu przestępców nie poprzestał. Żydzi powrócili tym razem do swoich domów z cesarskimi honorami, nowymi prawami. Początkowo budziło to ich zdumienie, ale oczywiście później wdzięczność, a w końcu zachwyt. Czy epizod z Frankfurtu oznaczał dla Żydów trwałą zmianę? W pewnym sensie tak. W początkowej fazie wojny 30-letniej, w latach 1618-1619, Habsburgowie popadli nieomal w ruinę. I to wówczas Żydzi, w tym Jakob Basewi, pomogli dźwignąć się cesarzom z upadku. Jak widzimy, natychmiast, dosłownie w mgnieniu oka, wykorzystali zaistniałą okazję. W jaki sposób? Jak zwykle, dzięki swojej niezwykłej umiejętności dostosowywania się do nowych okoliczności. Jak się okazuje, potrafili taką nową sytuację błyskawicznie rozpoznać, poddać analizie, a na koniec pokierować jej rozwojem. No i dodajmy ten najważniejszy czynnik. Żydowscy liderzy w jakiś tajemniczy sposób od zawsze dysponowali gigantycznymi, wręcz nieograniczonymi kwotami. Nieograniczonymi przynajmniej z europejskiego punktu widzenia. I taki przykład, kiedy sprawy przybrały korzystny dla cesarza obrót, choćby po bitwie pod Białą Górą, to jest w pobliżu czeskiej Pragi, kiedy cesarskie wojska szturmowały Pragę, wkroczyły
do Pragi, dzielnica żydowska uniknęła złupienia. Jako jedyna dzielnica czeskiej stolicy. No, zawsze to coś. No, dodałbym więcej. To jest więcej niż coś. To wyraz zdumiewającego, nawet z dzisiejszego punktu widzenia, a cóż dopiero mówić o wieku XVI, sojuszu katolicko, czy XVII, sojuszu katolicko-żydowskiego, pochodzącego z początków XVII stulecia. Cesarz Ferdynand II podarował wówczas Basewiemu dwa spośród, no i to jest wymieniane w dokumentach żydowskich, dwa spośród najwspanialszych domów skonfiskowanych protestantom. Znaczy tylko prascy Żydzi skorzystali na wojnie 30-letniej? No właśnie nie tylko. Zjawisko okazało się o wiele szersze i charakterystyczne dla wojny 30-letniej jest fakt, że ten XVII-wieczny konflikt, który zrujnował niemalże całkowicie zarówno Czechy, jak i Niemcy, pozwolił Żydom zająć centralne miejsce w europejskiej ekonomii. Czyli Żydzi nie tylko przetrwali, ale zaczęli też bardzo, a w niektórych przypadkach świetnie prosperować. Czy to była pierwsza wojna o takim charakterze? No, na starym kontynencie zdecydowanie pierwsza. Do tego wieloletnia, znacząca. Najbardziej charakterystyczne było przejęcie przez Żydów funkcji wojskowych dostawców. Jak się okazało, stali się dostawcami dla wszystkich armii. A w jaki sposób do tego doszło? Nie musieli zakładać mundurów, a mogli swobodnie po Europie się poruszać, no bo byli poza jakimkolwiek narodem, no, gdzie występowały powołania. Posiadali też rozległe, a może nawet niezwykle rozległe międzynarodowe kontakty. A z drugiej strony te armie musiały gdzieś latami przebywać w polu. Kontynuuję. Także zimą, trwało to latami, niezbędne stało się zaopatrzenie. A Żydzi nie zajmowali się przecież rolnictwem. No, ale zajmowali się handlem, no i przede wszystkim dysponowali gotówką. I to, co charakterystyczne, wydaje się dowolnymi ich ilościami. W związku z tym istniejąca we wschodniej Europie żydowska sieć zapewniła armiom uzbrojonym, czekającym dostawę żywności, koni, paszy, no, wszystkiego, co niezbędne. Przy okazji Żydzi uruchomili odlewnie dział, wytwórnie prochu, dokonywali skupu broni. To wojna zamieniła się w potężny biznes. Trwała 30 lat, obejmowała całą centralną Europę. Jej wpływ na współczesnych musiał być potężny. W Alzacji Żydzi sprzedawali konie i paszę armii kardynała Richelieu. No i w rewanżu kardynał Richelieu, ten, który zmarł w 1642 i jak gdyby no, osadzał na tronie Ludwika, młodziutkiego Ludwika XIV, nadał portugalskim maranom, w tym wypadku żydowskim przymusowym konwertytom na katolicyzm, specjalny status w portach. Kardynał Richelieu, no, mimo że był duchownym katolickim, wspierał przecież protestantów. No i w związku z tym Żydzi, zachowując się podobnie, wsparli bez oporów katolickich Habsburgów, co nie przeszkodziło im stać się równocześnie ministrami protestanckich monarchów niemieckich, duńskich, holenderskich, no, czyli wspierać stronę przeciwną. Czyżby z Żydami zaczęto się w Europie liczyć? Wszystko na to wskazuje i stało się tak po raz pierwszy. Co więcej, od razu na wyjątkową, spektakularną skalę potrafili też wynajdować zaskakujące sposoby uruchamiania niewykorzystanych aktywów królewskich. Jakie to były sposoby? No, tu warto zwrócić uwagę, choćby było to zmniejszanie kosztu emisji waluty, tak to nazwijmy. A konkretnie Basewi, a wraz z księciem Liechtensteinu,
No, Liechtenstein też miejsce warte zapamiętania i z cesarskim generałem Wallensteinem założyli konsorcjum, które wydzierżawiło cesarską mennicę srebra. No i tam wpadł prawdopodobnie Basewi na taki pomysł, że zmniejszał zawartość srebra w monetach, no co pozwalało mu przy tych samych zasobach czy dostawach srebra znacznie zwiększyć wyemitowaną kwotę. A zatem, jak się okazuje, wystarczył ten jeden drobny i w zasadzie dla całej Europy niedostrzegalny mechanizm. A czy to było legalne? W czasie wojny nikt o to nie pytał, a tak czy inaczej była to delikatniejsza forma wzbogacania się z niczego. A delikatniejsza od czego? No, choćby od drukowania banknotów papierowych, ewentualnie od tworzenia pustych zapisów komputerowych, z czym mamy do czynienia obecnie, no a tak naprawdę od ponad 100 lat. Ale też od drukowania pieniędzy bez jakiegokolwiek pokrycia, no i eksportowania takiego towaru w gigantycznych ilościach, no, od 20 lat tropami internetowymi w świat. No, ale przecież świat takiego pieniądza się domaga. Tak, ale tylko dlatego, że nie posiada środków obiegowych własnych, które byłyby wystarczająco stabilne. Zwłaszcza gdy na jego terenie bądź w jego pobliżu toczy się wojna. A co ma z tym wszystkim wspólnego wojna? Otóż zapotrzebowanie na wiarygodną gotówkę w czasie wojny gwałtownie rośnie, a w tym samym czasie siła i wiarygodność własnej waluty gwałtownie spada. USA mogły to przećwiczyć, no i przećwiczyły w Wietnamie, Iraku, Iranie, wcześniej w Korei, Syrii, Afganistanie, a w krajach Ameryki Środkowej, jeszcze wcześniej w Europie, no tak naprawdę wszędzie na świecie. Co to konkretnie znaczy? Potrzeba zwycięstwa, czy choćby przetrwania podczas wojennych zmagań biorą górę nad wszystkim, nad dotychczasową ideologią, religią, rasą, a nawet obyczajem, dlatego że każdy domaga się prędzej czy później żywności, uzbrojenia, nośników energii, ubrań, narzędzi, a potem już wszystkiego. To nie lepiej z takiego miejsca konfliktu po prostu uciec? No tak myślą współcześni Polacy, ale wówczas będziemy potrzebowali waluty tego rejonu, do którego zamierzamy się udać. No i jak dotychczas celem ucieczki były zazwyczaj Unia Europejska bądź Stany Zjednoczone. Ale w takim razie przecież możemy kupić dolary, euro. No dokładnie tak. I dokładnie w taki sposób po zapaleniu konfliktu w jakimkolwiek regionie na świecie zapotrzebowanie na euro bądź dolara gwałtownie rosło. Jaki z tego wniosek? No, dość oczywisty. Żeby móc emitować gigantyczne ilości pieniędzy z niczego, konieczna jest wojna, a prędzej czy później. Zwłaszcza, gdy nie jest to wojna prowadzona na własnym terenie, czyli wówczas, gdy groźba przeniesienia konfliktu na teren Stanów Zjednoczonych jest znikoma. Czym zapotrzebowanie na gotówkę w czasie wojny się objawia, panie Marku? No, wystarczy takie spostrzeżenie, że puchną wówczas gwałtownie wydatki, a w tym wydatki armii. No i bardzo rosną, i to błyskawicznie, no, zapotrzebowania wszelkie na pożyczkę. 400 lat temu było jeszcze i tak, że obrót handlowy na terenach sąsiadujących z objętym konfliktem gwałtownie przyspieszał. I to na nich, na terenach sąsiadujących, zwiększona emisja pieniądza rozkręcała koniunkturę. A dzisiaj jest inaczej? Przez cały wiek XX było tak, że rozpalane na świecie konflikty wojenne podtrzymywały lub rozkręcały koniunkturę w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Czyli rozkręcały koniunkturę w państwie wówczas dominującym. I po II wojnie światowej część z tej amerykańskiej prosperity przeniesiono na tereny Europy Zachodniej. No i komu to przeszkadzało, panie Marku?
wyłącznie tym narodom, które znalazły się w ognisku takiego sprowokowanego, gorącego konfliktu, ale również narodom okupowanym, no choćby politycznie w określonych formach przez Związek Radziecki. No, dlatego Związku Radzieckiego już nie ma. Nie ma Związku Radzieckiego, ale też i nie bardzo jest kogo łupić. No, może poza Rosją z jej gigantycznymi złożami. Jak to? Okazuje się, że złupienie Polski to za mało, żeby osiągniętym przez no, wymieniony już przeze mnie wcześniej Holocaust Industry, żeby tym łupem nakarmić równocześnie Stany Zjednoczone, Izrael oraz zachodnią Europę. No, łup z Polski dla wszystkich nie wystarczy. To co będzie? Trzy punkty stałe dotychczasowego repertuaru. Po pierwsze, możemy się spodziewać zmierzania, czy stałego zmierzania do wzniecania kolejnych obszarów zapalnych. Po drugie, no, będziemy obserwowali, zobaczymy w jakich formach, próby wciągnięcia Polski do wojny na Ukrainie i to przez jakiś rodzaj prowokacji. No to tu te prowokacje były nieustannie ćwiczone, ale też alternatywnie może to być próba, jeżeli nie wojenna, wówczas bardzo brutalnego złupienia Polski i Polaków. Ale też będziemy obserwowali intensywne osłabianie Europy Zachodniej od wewnątrz i będzie to osłabianie na polu gospodarczym. A to ostatnie to po co? Żeby podtrzymać resztki hegemonistycznej pozycji Stanów Zjednoczonych, przynajmniej w obozie tak zwanych krajów zachodnich, no, dlatego, że wszystko wskazuje na to, inne już raczej się nie nabiorą, ale też, żeby ukryć gigantyczną kradzież, gigantyczną, o której będę jeszcze opowiadał, jakiej bestia w Stanach Zjednoczonych i na narodzie amerykańskim już dokonała. A panie Marku, czy to nie będzie czasami zjadanie przez zachodnią bestię własnego ogona? No oczywiście tak. Bestia już teraz zaczyna zżerać własny ogon. To wróćmy w takim razie do czasów Meissela i Bassewiego. Na czym polegała ich tajemna wiedza, nieznana wówczas Europejczykom? Między innymi na takiej oto prawdzie. Podczas wojny można emitować, oczywiście po spełnieniu określonych warunków, pieniądze na potęgę, choćby z niczego. I Bassewi z pewnością to wiedział i na pewno nie od Europejczyków. A od kogo on to wiedział? Żydzi przybyli do Europy, no i wiadomo z Azji Mniejszej, z wiedzą ściśle wyspecjalizowaną. Rozumieli świat finansowy jak mało kto. I to przede wszystkim wiedza dawała im władzę. Wiedza o nieustannym ruchu, o mechanizmach rządzenia, o słabych punktach każdego władcy. No, dzisiaj są to już słabe punkty każdego tak zwanego zachodniego polityka. Do tego dochodziło coś dużo, dużo więcej, nie tylko wiedza.